Także na reklamie, proszę Państwa, tu wspaniało. I aby z tych reklam tutaj nie było tyle. Oszczędności. Zamknęliśmy kilka placówek, które teraz byłyby bardzo ważne. No, jest kilka polskich firm, nie wiem czy tu mogę wymieniać, że po prostu one inwestują w Afryce, ale czasami potrzeba im pewnych umocowań, pewnej opieki dyplomatycznej. To dopiero tworzy się znowu, od nowa. No, ja uważam, że to jest, no, to była głupota. Przepraszam za określenie, ale może ktoś się poczuje, nie wiem, w jakiś sposób ubodzony tym stwierdzeniem, ale dotknięty tym stwierdzeniem, ale rzeczywiście to nie było dobre i kraje, nie mówię tu o Chinach czy Stanach Zjednoczonych, ale kilka krajów, nawet mniejszych, takich na przykład Finlandia, no, nas wyprzedzili. Wyprzedziła właśnie nas w tych działaniach afrykańskich. To jest taki mój wstęp. No, na pewno jeszcze jest kilka rzeczy, które trzeba poprawić. Też tutaj mówiłem w telewizji, te relacje dwustronne z kilkoma, no, tutaj z południowymi może sąsiadami, tu trzeba, no, troszeczkę przewartościować te stosunki bilateralne, również te dwustronne, właśnie to trzeba coś właśnie w tym kierunku iść. Oczywiście, no, jest na przykład reforma służby zagranicznej, ona, no, powinna być w pewnym mierze kontynuowana z głową. Z głową właśnie, powtarzam. I jeśli chodzi o to, trzeba właśnie przeprowadzać te zmiany w ministerstwie, ale to nie na drodze rewolucji, ewolucji, ale bardzo konsekwentnej, która, no, zmierza ku konkretnemu celowi. No, to właśnie tytułem takiego wstępu. Miejsce Polski na arenie międzynarodowej, o tym dzisiaj rozmawiamy i słyszeliśmy, jak jest to ogromna paleta zagadnień złożonych, różne kierunki, różne problemy i wszędzie, gdzie jest, trzeba się odnaleźć i właściwie zareagować. Pozornie dalekie sprawy nam, ale tylko pozornie, jak słyszeliśmy. Drodzy Państwo, zapraszam teraz do udziału w naszej audycji, do rozmów, do pytań, do dzielenia się własnymi spostrzeżeniami na ten temat z panem doktorem Janem Wiśniewskim, wykładowcą Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu oraz dyrektorem Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej właśnie w Toruniu. A dzisiaj naszym gościem Radia Maryja. Przypomnę numery telefonów do studia dla słuchaczy z Polski Północnej: 56 655 23 55. Dla Polski Południowej 56 655 23 56. Telefonia w naszej rodzinie: 536 600 100 i 536 600 200. Dla słuchaczy z zagranicy dwa numery telefonów: 48 56 655 23 33 i 48 56 655 23 66. Thank you.
22, 7 i odbieramy pierwszy telefon w naszych rozmowach. Halo, szczęść Boże. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Wojciech z Gdańska. Dzisiaj w swoim felietonie środowym redaktor Michalkiewicz poruszył być może bardzo ważną kwestię. Chodzi o naszego największego, że tak powiem, sojusznika na arenie międzynarodowej, Stany Zjednoczone, które w swoich nowych, że tak powiem, tabelach podatkowych uwzględniły, że tak powiem, naciski środowisk żydowskich i mówi się, że tam w tych ustawach, że wszelkie mienie żydowskie, które zostało, że tak powiem, bez spadkobierców, będzie w ramach nowej polityki podatkowej Stanów Zjednoczonych włączane, że tak powiem, w podnoszenie, że tak powiem, jakości życia obywateli narodowości żydowskiej w tym państwie. I w związku z tym redaktor Michalkiewicz wystosował taką tezę, że Polska z racji tego, że jest też w orbicie, że tak powiem, wpływu Stanów Zjednoczonych, będzie również, jeżeli nie teraz, to po kilku latach przymuszona do tego, żeby podobne, że tak powiem, sprawy podjąć. My jesteśmy w związku z tym narażeni na to, że te 65 miliardów dolarów, które kiedyś tam nam określono do spłaty, możemy się znaleźć w takiej sytuacji, że będziemy musieli te 65 miliardów w ramach podobnych, że tak powiem, polityk zmuszeni obywatelom narodowości żydowskiej wypłacić. To bym miał takie może dziwne pytanie, ale to redaktor Michalkiewicz dzisiaj podjął tą sprawę. Panie Wojciechu, dziękujemy bardzo za pytanie. To by raczej pana Michalkiewicza by trzeba było zapytać, ale pytamy dzisiaj naszego gościa, chociaż to nie jest może jakoś ściśle polityka międzynarodowa, ale dziękuję bardzo. Jest, bo może to być, że tak powiem, bezpośrednio w nas. Posłuchajmy odpowiedzi. Tak, to dziękuję bardzo. Kłaniamy się, szczęść Boże. Odpowiadając, przyznam się, że byśmy musieli zapytać się pana redaktora, bo ja o czymś takim nie słyszałem. Może nie zajmuję się aż tak dokładnie tymi stosunkami, ale nie wydaje mi się, żeby to było tak stwierdzone. Mogą być jakieś plotki, jakieś przecieki, ale to nie wystąpiło tutaj w oficjalnych jak gdyby komunikatach, czy sekretariatu stanu właśnie, czyli takiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych USA. Nic na ten temat nie wiem. Na pewno te tutaj wzajemne stosunki gospodarcze, szczególnie po wizycie Trumpa w Polsce, one troszeczkę nabrały rozpędu. Tutaj nie chodzi tylko o te inwestycje związane z pionem obronnym. Polska ostatnio toczy negocjacje, jeśli chodzi o system Patriot. Rzeczywiście te negocjacje są, nie są łatwe. To trzeba powiedzieć, Stany Zjednoczone nas bardzo wspierają. Tutaj mają również te swoje bazy wojskowe na terytorium polskim. Jest brygada pancerna. To jest masa sprzętu, masa żołnierzy. Ale my, kupując sprzęt, musimy po prostu też negocjować. Ja myślę, że te negocjacje strona polska bardzo mocno uzależnia to od offsetu. Co to jest offset? Offset to są inwestycje w polski przemysł, w polską gospodarkę, wynikające z tego, że my kupujemy po prostu sprzęt w Stanach Zjednoczonych. I rzeczywiście nie jest to proste. Stany Zjednoczone wystawiają dość duży rachunek. Mieliśmy kupić sprzęt troszeczkę taniej, ale ja myślę, że tutaj te różne kwestie związane z tym zakupem sprzętu to jeszcze przed nami. Jest często tak, że Kongres USA wystawia znacznie wyższe te widełki, ale później udaje się ten sprzęt kupić troszeczkę taniej. To jest offset, to są te inwestycje. Rzeczywiście pewna
pewna dynamika, wzrost inwestycji amerykańskich w Polsce, również kwestia energetyczna. Chodzi o zakup surowców, gazu właśnie w Stanach Zjednoczonych przez polskie przedsiębiorstwa. To jest, widać ten wymiar. Ale proszę mi wierzyć, Amerykanie to są ekonomiści, to są biznesmeni, to trzeba z nimi po prostu toczyć negocjacje. Ja przypomnę, że jeszcze to były za rządów Millera, premiera właśnie Millera, była taka sytuacja, że kupiliśmy 48 bardzo dobrych samolotów czy myśliwców wielozadaniowych F-16. I niestety kupiliśmy ten sprzęt, ale przegraliśmy negocjacje w sprawie offsetu. Właściwie kupiliśmy te piękne samoloty, ale my jako gospodarka, czy my jako właśnie tutaj osoby, które żyją w Polsce, które no, starają się związać koniec z końcem, no, my tak fizycznie nie mieliśmy z tego zysku. I teraz trzeba uniknąć tego. Te negocjacje będą twarde, będą, myślę, że czasami no, będą różne przecieki, które będą dyskredytować nawet niektóre działania polskie, ale ja myślę, że to są po prostu kroki, które zmierzają do tego, żeby no, troszeczkę podbić tą cenę. Jeśli chodzi, odpowiadając już panu, naprawdę nie wiem, tutaj nie słyszałem nigdzie, jeśli chodzi o te oficjalne kanały informacyjne, żeby była podnoszona ta kwestia uzależniająca właśnie czy zwrotu, czy tutaj kapitału. Trudno mi powiedzieć, ja naprawdę nic nie wiem i tutaj budzą wątpliwości moje właśnie te informacje. I odbierzmy kolejny telefon. Radio Maria, Szczęść Boże. Szczęść Boże. Witamy panią. Ina z Warszawy. Bardzo proszę. Ja mam takie dwa pytania. Po pierwsze, wszyscy wiedzą o tym oficjalnie. Mnie po prostu jest bardzo przykro i żal, i smutno. Dlaczego? Z jakiego powodu? Z takiego, że grupka Polaków, Polki i pan jeden czy dwóch, już nie pamiętam, tych posłów w Europarlamencie po prostu nam zatruwają życie. Nie po to mój tato walczył w partyzantce z Niemcami, żeby teraz taki Polak, ja nazywam to wprost, Volksdeutsch, sprzedawał nas. Pytam, do kiedy oni będą tak nam szkalować i podrywać opinie i zatruwać? Właśnie. Pani, no to jest pani pytanie, tak? A drugie pytanie, czy my możemy wreszcie samodzielnie stanowić o naszym państwie, choćby ze względu na ropę wokół Karlina, o której kiedyś było głośno, i ze względu na gaz łupkowy. Dlaczego my musimy być non-stop uzależnieni od innych państw? I jakieś spekulacje, że Niemcy nam za reparacje mogą wypłacić, bo coś tam staniemy im i zaszkodzimy po przeprowadzeniu tej pertraktacji z ropą i tak dalej. I wiecie państwo to, że po prostu serce boli z tego wszystkiego, to co się słyszy. Także mam takie pytanie. Dziękujemy za to pytanie, za głos w naszej audycji i dobrego wieczoru i posłuchajmy odpowiedzi. Dziękuję bardzo. Jeśli chodzi o pierwsze pytanie, ja myślę, że niedługo są wybory do Europarlamentu. Proszę patrzeć, proszę oceniać właśnie działania europosłów i wyciągnąć z tego konsekwencje, czy wnioski i konsekwencje. No, my w pewien sposób głosując wyrażamy własne zdanie na ten temat i myślę, że taka też wymowa tych ostatnich działań no, nie jest po prostu właściwa. No, tutaj chodzi mi o europosłów. No. Po raz pierwszy chyba się zdarzyło, że niektóre partie opozycyjne nawet uważają, że te działania są niewłaściwe. No, to widać, że również nawet wśród tej opozycji jest pewien rozdźwięk. I rzeczywiście no, dla mnie działania niektórych europosłów no, po prostu są niezrozumiałe jako dla Polaka. No. Drugie pytanie. Bardzo chciałem pochwalić, bo to jest to bardzo
sensowne pytanie dotyczące tutaj niezależności, jeśli chodzi o ropę, o gaz. Jest taka sytuacja, jeśli chodzi o gaz łupkowy, że niestety w Polsce jest bardzo, bardzo niestabilne te podłoże geologiczne i ono wpływa na to, że są trudności z wydobyciem gazu łupkowego. No, niestety ten proces jest bardzo skomplikowany i no, nie możemy korzystać z tego. Jeżeli ceny tego gazu by wzrosły na światowych parkietach, to wtedy zaczynamy bardziej realnie myśleć. Na szczęście już dzięki tym poszukiwaniom wiemy mniej więcej, gdzie są te gazy i możemy ten gaz łupkowy i możemy później w przyszłości ruszyć z wydobyciem. Natomiast jest trochę inna kwestia. Również w Polsce, no proszę wierzyć, bardzo dużo wydobywa się tego gazu, to jest chyba ponad 20%, ale nie jestem już pewien. I rzeczywiście my sami wydobywamy. Teraz największym problemem jest, żebyśmy tą pozostałą część kupowali w różnych źródłach, po prostu żebyśmy się nie uzależnili tylko od jednego kontrahenta. Dlatego właśnie są te próby szukania nie tylko wśród krajów Zatoki Perskiej właśnie takiego stałego dostawcy, ale również czy w Stanach Zjednoczonych, czy tutaj w Norwegii. Ja myślę, że jeżeli będziemy w ten sposób kupować ten gaz, to będziemy po prostu oszczędzać. Też jeszcze chciałem zwrócić uwagę na jedną rzecz, którą no tak troszeczkę teraz się zapominam. Mamy pewne umowy podpisane z Rosją na import gazu i no niestety te umowy zostały no, zawarte na długi okres czasu i tutaj chciałem wskazać na taką osobę, no, był taki wicepremier, nazywał się Waldemar Pawlak, no i on podpisał umowy, które no niestety wiążą w pewnym sensie ręce Polsce i to dziwne, ale do tych umów miała jakieś obiekcje właśnie Unia Europejska, bo one po prostu stanowiły pewien monopol, więc no tu trzeba szukać, no rozliczać właśnie, no dlaczego ci politycy, ci urzędnicy no postąpili wtedy tak, a nie inaczej, no ja myślę, że to trzeba by było chyba bardziej zbadać, bo rzeczywiście to jest dziwne, kiedy Rosjanie oferowali nam chyba na 10 czy na 12 lat kontrakt, a my proponowaliśmy znacznie dłuższy okres. No po prostu to związało nam w pewnym sensie ręce i no, to jest dla mnie no, niepojęte, że tak wtedy postąpiliśmy. No chyba mieliśmy jakieś informacje również, które by wpłynęły na to, że tego kroku byśmy nie robili. No, umowę podpisywać na ponad 20 lat, no to jest no działanie, może, no nie chcę tu mocno powiedzieć, ale na szkodę państwa polskiego. I wysłuchajmy kolejnego słuchacza. Szczęść Boże. Szczęść Boże, nie będzie pochwalony Chrystus i Maria Siedziewica. Teraz i zawsze, kogo witamy? Paweł z okolicy Torunia, serdecznie pozdrawiam gościa, ojca prowadzącego oraz wszystkich słuchaczy, zwłaszcza tych cierpiących, chciałbym się podzielić swoimi sugestiami. Ja uważam, że zacznę może od pierwszego problemu. Uważam, że należy zabiegać o lepsze relacje z Litwą. Uważam, że teraz są lepsze podczas prowadzenia tego rządu, tej władzy. Uważam, że z Litwą trzeba rozmawiać i zachęcać ich, żeby do poprawy tej mniejszości czy szanowania oferować im współpracę gospodarczą, starać ich się też popierać w sprawie wzmocnienia bezpieczeństwa ze strony NATO, zwłaszcza i od strony Polski. I to będzie lepiej, bo jeżeli Litwa jest małe państwo, a Polska sobie nie potrafiła poradzić z relacjami z takim małym państwem i to wydyskutowało się ten obraz Polski podczas poprzednich rządów. Kolejna sprawa to również sprawa z Ukrainą, stosunki, uważam, że nie należy zadać pensami, ale należy, trzeba być bardziej taki stanowczy, bardziej taki być praktyczny. Nie należy za wszelką cenę popierać Ukrainy, tak jak oni mówili, że Polska wyczuli to, że Polska ich popiera. Oni bardziej powinni prosić Polskę o wsparcie, trudna sytuacja jest u nich, tym bardziej, że nie będzie kordonu ze strony Ukrainy, jakby nawet nie podział Ukrainy, bo jest Białoruś, która jest, można powiedzieć, wasalem Rosji. Gdyby doszło do jakiegoś konfliktu, to będzie atak by nastąpił przez Białoruś. Kolejna sprawa to również CETA, umowa handlowa z Kanadą, to należy dążyć do tego, żeby nie uchwalać przez polski parlament tej uchwały.
i również inne państwa też z regionu, z Grupa Wyszehradzka i Trójmorze też powinni uchwalać tego, bo zniszczyła to by ta uchwała wejście w życie, to by zniszczyło polskie rolnictwo, ważny atut, bo żywność podejrzana genetycznie z Kanady by tutaj trafiła do Polski, konkurencyjna, po konkurencyjnych cenach i tania i by to miało wpływ negatywny na zdrowie, ale także na rolnictwo. Kolejna sprawa to stosunki polsko-niemieckie. Uważam, że kwestia roszczeń to może być jako karta przetargowa, również jako należy starać się o to, żeby roszczenia nastąpiły, doszło tych roszczeń, ale Niemcy Polaków mogą bardziej szanować i mogą wtedy starać się o wyjeżdżające sprawy, być bardziej miękcy w polskich współczesnych sprawach, na przykład Nord Stream, czy ataki polskie teraz są w Komisji Europejskiej, to jeżeli będzie się do sprawy podnosić roszczeń, to Niemcy już mogą tacy Niemiec skorzy do ataku, tylko bardziej skorzy do ugody. Polityka historyczna przeszkadza nam, tu należy rozmawiać z historykami, którzy piszą prawdę niemieckimi, z przychylnymi Polsce i również politykami też niektórzy są Niemcy przychylnymi Polsce i należy nagłaśniać to ich wypowiedzi, te stanowisko, szukać poparcia i może chciałbym jeszcze panu, że rola Polski będzie rosnąć w świecie, w współczesności, bo Zachód sobie nie radzi z islamem, a Polska jak taki państwo, taki katolickie i takie jednonarodowe, taki kraj, to będzie sobie, rola będzie znaczyć, będzie jak integrowana będzie siła Polski, będzie w tym świecie również wierzy i rola znacznie Polski będzie rosnąć, może na tym zakończę serdecznie. Dziękujemy bardzo, panie Pawle. Z Bogiem, dobrej nocy. Panie Pawle, właściwie ze wszystkim się zgadzam, to co pan powiedział, bo rzeczywiście tutaj mówiłem, że te stosunki z Litwą, no budujemy, mamy wspólne interesy, naprawdę teraz chyba bardziej artykułujemy jako państwo to, co nas interesuje, co nas boli. I tutaj jeśli chodzi o też ten wątek ukraiński, to chyba w wystąpieniach, czy prezydenta, czy ministra spraw zagranicznych, czy innych polskich polityków, no tutaj widać, że czy podkreśla się, że oferujemy Ukrainie daleko idącą pomoc, ale również stawiamy pewne wymagania. I pomagamy na płaszczyźnie politycznej, dyplomatycznej, militarnej, ekonomicznej oraz jeszcze transformacji ustrojowej. Natomiast wymagamy poszanowania prawdy historycznej i dziedzictwa kulturowego. To jest właśnie dla nas bardzo ważne. My tylko to chcemy. I rzeczywiście to no, musimy jasno stawiać sprawę. Musimy wspierać Ukrainę. To jest nasz partner, niezależna Ukraina. To, co wcześniej wspomniałem, to jest nasz interes narodowy. To jest, myślę, że taka nasza racja stanu. Więc musimy, natomiast no, nie bezkrytycznie. Jeżeli mamy zastrzeżenia, no mówmy to otwarcie, nie obawiając się czasami no, tutaj tych nagonek często medialnych. Szanowni Państwo, tak naprawdę czasami nagonki medialne są organizowane czy inspirowane przez instytucje no, na przykład rosyjskie. No, muszę powiedzieć, że Rosjanie po prostu w tej grze informacyjnej, wojnie informacyjnej no, mają niesamowite atuty i często my padamy ofiarą właśnie czegoś takiego. Też jeszcze właśnie nie mówiłem o tym, co też mnie bardzo interesuje, o tym, jak jest postrzegana Polska tutaj w wymiarze tej polityki historycznej. Właśnie to, nie wiem, zapomniałem powiedzieć, ale chyba to jest bardzo, to jest na pewno bardzo ważna kwestia. My dopiero chyba właściwie od 2 lat podjęliśmy się prowadzenia takiej racjonalnej, kierowanej polityki historycznej, jeśli chodzi o państwo na arenie międzynarodowej. Chodzi mi o to, że Polska na przykład te słowa, te określenia, polskie obozy śmierci. Szanowni Państwo, z czego to się bierze? Z tego, że wcześniej my dopuszczaliśmy do takiego bez konsekwencji właściwie używania takich sformułowań. I to dotyczy nie tylko takich krajów, no przecież były tutaj informacje z Norwegii, z Francji, z innych, na przykład Stanów Zjednoczonych. My musimy po prostu walczyć też,
postrzeganie na przykład polskich oczekiwań, jeśli chodzi o tą prawdę historyczną, czasami na przykład w mediach zagranicznych jest bardzo źle widziane. No tutaj te media czasami wybielają na przykład własne kraje, nawet na przykład Francję, tutaj kwestia antysemityzmu. Nagle zrzuca się winę na przykład na Polaków, którzy według tych mediów byli antysemitami. I to się generalizuje. Właśnie o to, że generalizowanie właśnie czegoś takiego. I niestety media coś takiego powielają. No i z tym ludzie się przyzwyczaili, modlić, proszę Państwa, nie tylko do ludzi, poprzez tutaj jeszcze umarły, Paweł właśnie a do Pana Boga o nie rozmowie historyków. To też jest Panem Bogiem pogardzili, Żydzi pogardzili. No i to tak poszło już na cały świat, że tak jak Ewangelia miała być głoszona, zaczęto ją głosić poganom. No to już tak poszło z błędem na cały świat, że i Żydzi buntowali się przeciwko Jehowie. No i teraz i katolicy i wszyscy inni buntują się przeciwko Jehowie. No tak jak i kiedyś można łowca na przekór Jehowie. Właśnie to jest bardzo ważne i to niestety było troszeczkę zaniedbane w Troszeczkę, bardzo zaniedbane, proszę wybaczyć. I rzeczywiście, myślę, że teraz to jest takie inne podejście. Inne podejście, które nas otwiera na tą, na ten świat medialny, bo my musimy po prostu walczyć o dobre imię Polski. To jest ważne. Nawet w kontekście gospodarczym, ekonomicznym, to na przykład sprzedaży różnych produktów. No, taka kwestia właśnie związana z historią wpływa na ocenę państwa współcześnie, nawet na wymianę czy turystyczną, czy gospodarczą. Nie mówię już o prawdzie historycznej, która często jest gmatwana i różne prawdy się pojawiają, czy inne dziwne opinie. Tutaj na przykład kontekst, to mi się przypomina taka sytuacja z 1938 roku, kiedy w Monachium we wrześniu 1938 roku właściwie wielkie państwa Europy Zachodniej, Francja, Wielka Brytania sprzedały Czechosłowację Hitlerowi. Tutaj ten układ monachijski. Czterech przywódców, Mussolini, Deladier, Chamberlain i Hitler. No i oni zadecydowali, że część tej Czechosłowacji zostanie przekazana Niemcom. I wtedy, to też może było niesłusznie, Polacy przystąpili do własnych żądań, chcieli odzyskania tych terenów zajętych przez Czechów w 1919 roku. Ten cios taki trochę w plecy, kiedy my walczyliśmy o Lwów, Czesi zaatakowali te tak zwane Zaolzie, no i zajęli. Później miał być plebiscyt, on został odwołany, ale my jak gdyby teraz wróciliśmy do sprawy. Zajęliśmy. Ale co pisała prasa francuska, brytyjska? Nie o tym, że w pierwszej kolejności to państwa zachodnie doprowadziły do tych żądań niemieckich, czy uległy tym żądaniom, tylko pisano o Polakach, którzy byli, jak to określano wtedy, sojusznikami Hitlera. Więc proszę mi wierzyć, ta walka z takimi pewnymi stereotypami, z tą walka taka medialna, walka o prawdę historyczną, też jest celem polityki zagranicznej, bo trzeba walczyć o to. I to też jest pewien wymiar, jeśli chodzi o politykę zagraniczną. Witamy, Radio Maryja. Halo? Tak, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Teraz i zawsze. Mówi Mirosława z Poznania. Bardzo proszę. Ja chciałabym zabrać głos. Dzisiaj jest bardzo smutny dzień. Ludzie pytają, tutaj radiosłuchacze też, kiedy my wreszcie nie będziemy musieli się zmagać z innymi państwami. My się zmagamy z Unią Europejską. Prawda, bardzo dużo na ten temat. Dlaczego i właściwie co ta Unia chce od nas, dlaczego się nie zgadza na to, żeby kobiety szły wcześniej na emeryturę niż mężczyźni i tak dalej.
Ja myślę, że to jest wreszcie pora, żeby wszystkie prawicowe media, łącznie z Radiem Maryja, przystąpiły do informowania Polaków, czym jest i była Unia Europejska. Unia Europejska nie ma żadnych korzeni chrześcijańskich, nie ma nic wspólnego z Schumanem. Unia Europejska jest tworem lewackim, realizuje swój program i ona po prostu jest konsekwentna w tym, w ramach genderyzmu, prawda, jest likwidacja wszelkich nierówności, także i gdy chodzi o sprawę wieku emerytalnego. I wreszcie Polakom trzeba to powiedzieć, bo Polacy tego nie rozumieją. Trzeba mówić o manifestie z Ventotene, trzeba mówić o kto naprawdę, prawda, jaka jest prawdziwa ideologia Unii Europejskiej. To wreszcie trzeba powiedzieć, prawda? Ale media prawicowe milczą, bo już nie mówię o mediach lewicowych. Dlaczego? No przecież PiS był jednym z właśnie z tych, który nas wygnał do Unii Europejskiej. Już nie będę wszystkich innych wymieniać, prawda, łącznie z autorytetem. I trzeba wreszcie powiedzieć Polakom, do czego nas wprowadzono i Unia prowadzi konsekwentną politykę. I to trzeba powiedzieć narodowi, żeby nie było bezsensownych pytań, dlaczego, co i tak dalej. My po prostu oddaliśmy suwerenność i jej nie mamy. I to trzeba Polakom powiedzieć, bo to wszystko to jest naprawdę kłamstwo i trzeba to, tę suwerenność odzyskać. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo Pani Mirosławo. Na wieki wieków amen. Dodam, że miesiąc temu o tym mówiliśmy troszkę też w Radio Maryja. I Pan doktor, bardzo proszę. Też mówiliśmy, ale również na samym początku właśnie mówiłem o tym podmiotowości polityki polskiej właśnie w tej Unii Europejskiej. Tutaj ja rzeczywiście, pani ma rację, słuchaczka ma rację. Właśnie była taka sytuacja, że tak naprawdę ta pierwsza Unia Europejska, przepraszam za takie uogólnienie, rzeczywiście była budowana na korzeniach chrześcijańskich, na tym takim pojednaniu budowy pewnych wspólnych relacji, mostów między tymi krajami po II wojnie światowej, które doświadczyły tej wojny w sposób bardzo okrutny, na wartościach chrześcijańskich. Ale rzeczywiście w latach 70., 80. te wartości zostały wręcz zapomniane. No, ja przypomnę teraz tutaj ta konstytucja, która miała wejść Unii Europejskiej, której odwoływano się do cywilizacji rzymskiej, greckiej, a zapominano o wartościach chrześcijańskich. No, to było niesamowite, ale proszę zauważyć, że również nawet Francuzi, ci, którzy popierają, czy duża część popiera te państwo właśnie takie świeckie, no również wypowiedziały się przeciwko tej konstytucji. Czyli to było za daleko. Zapomniano zdecydowanie o tych korzeniach. Ja myślę, że teraz jest powolna taka odbudowa, ale proszę wybaczyć, kiedyś będąc na wykładzie pana profesora Piotrowskiego, który właśnie był, jest europosłem, też właśnie on kiedyś wspomniał o takiej grupie, która, no, lewackiej, która współpracuje między sobą i to niezależnie od narodowości, więc ja myślę, że no, tutaj niektórzy chyba zaczęli myśleć o interesach takich bardziej grupowych, a zapomnieli myśleć o interesach narodowych. I trzeba powiedzieć, państwo czy naród jest na pierwszym miejscu. Dla niektórych no, troszeczkę może się to zmieniło. Oczywiście oni mówią, że to robią dla dobra Polski. No, trudno się z tym zgodzić, ale rzeczywiście no, jest. Tutaj jeszcze ta kwestia, pani podkreśliła właśnie ten wiek emerytalny, kobiet, mężczyzn, właśnie nierówność. Ja myślę, że my właśnie, my dopiero jakiś czas temu zaczęliśmy walkę o to, żeby pokazać, że my rządzimy się własnymi prawami, własnymi wartościami. To jest troszeczkę coś innego niż no na przykład Unia, to też u nas system rodzinny, system wartości również,
wiara, religijność, no teraz zwraca się uwagę również na dzietność. Proszę wybaczyć, ta dzietność to jest taki slogan używany przez niektórych demografów, ale my dopiero od pewnego czasu zwracamy właśnie na tą uwagę i ja myślę, że Polska no tutaj jest przykładem kraju, który chyba jest takim wyjątkiem, no bo nie przypominam sobie właśnie tak, myślę o innych krajach, który no kieruje się właśnie tymi wartościami. Tutaj nawet teraz są problemy, czy w Irlandii większość, czy zdecydowana większość to katolicy, ale tutaj są przyjmowane różne rozwiązania, które no nie zgadzają się chyba z systemem wartości chrześcijańskich, więc Malta, no trudno mi powiedzieć, ale Polska idzie pod prąd i ja myślę, że no, możemy się spodziewać no, większej ilości tego typu działań, ataków. No, tutaj nie wiemy właśnie, czy pani słyszała o tej oburzeniu gazet tych lewicowych w Niemczech, tym, że chyba pan premier Morawiecki powiedział, że też Polska będzie się starała wprowadzać do Unii Europejskiej wartości chrześcijańskie. Chyba właśnie coś takiego powiedział. No to wywołało w niemieckiej prasie dość dużo komentarzy, więc nie wiem, ja myślę, że człowiek bez wartości, bez zasad, no niestety przestaje być w pełni tego słowa człowiekiem. No oczywiście ma prawo do tutaj funkcjonowania, życia, brania udziału, no, oczywiście, ale zaczyna być, wkraczać w taką pustkę. Pustkę właśnie wartości, które no, powinny wypełniać tą naszą duszę, nasze myśli. No. Ja tak uważam i mam nadzieję, że ta opcja no, będzie w Europie bardziej reprezentowana. No musimy też o tym się, o to się starać. Choć można widzieć, że w niektórych krajach, nawet w tej Francji, jest taki zwrot w kierunku wartości chrześcijańskich. Mam nadzieję, to jest dopiero początek, ale mam nadzieję, że one będą bardziej jeszcze widoczne, że będzie więcej osób podzielających właśnie to zdanie. Halo, Radio Maryja. Bardzo proszę. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Ja mam z Łodzi. Ja mam do pana doktora jedno pytanie, bo twórcą tej koncepcji trójpodziału władzy był taki adwokat Montesquieu. On taki myśliciel oświeceniowy, z tego co wiem. Ale on powiedział ciekawe zdanie kiedyś, bo czytałem kiedyś takie pismo adwokatury Palestry i tam udało mi się przeczytać takie zdanie ciekawe, które akurat adekwatne jest do dzisiejszych tutaj sytuacji, jeżeli chodzi o Unię. On powiedział, że prawa są jak pajęczyny, poprzez które przedostają się wielkie muchy, a w których grzęzną małe. Że my nie mamy właśnie dzisiaj, to musiał być mądry człowiek, bo dzisiaj ta sytuacja jak gdyby się dzieje. Tam w Unii mocni decydują, a nas próbują w jakieś pajęczyny jakiegoś niejasnego prawa uwikłać i tutaj musimy chyba być jednak ekonomicznie i pod każdym innym tutaj o tych wszystkich sprawach, o które pan doktor mówił, to musimy być po prostu silnym państwem, żeby nie być tą słabą muchą, która zostanie unicestwiona przez silnych po prostu. Ja po prostu mam wyciągać wnioski i takie wyciągam. Chyba wszyscy w Polsce podobnie myślą. Nie wiem, czy pan doktor również. Szczęść Boże. Szczęść Boże, panie Januszu. Powiem tak. Zgadzam się z panem w całym tu wymiarze tych słów, które padły. Rzeczywiście, no... Ja mówiłem o tej dumie z tego naszego rozwoju gospodarczego. Ja myślę, że ten rozwój gospodarczy też będzie w pewien sposób pokazywał, że my osiągamy sukces na polu gospodarczym, ekonomicznym. Nawet tutaj chodzi mi też o bezpieczeństwo, ale nie reprezentujemy takie, a nie inne wartości, bo często jest tak, że, no przepraszam, że tak wrócę do tego ciemnogrodu,
że państwa, które są takie chrześcijańskie, katolickie, to są kraje zacofane, których no, nie ma tych zmian kulturowych, nie ma takiego wymiany myśli, one zostają z tyłu. Ja myślę, że warto by było tak pokazać, również i my będziemy no, świetnym przykładem, kraj, który się świetnie rozwija pod względem gospodarczym, a jednocześnie ma takie, a nie inne wartości. Nie chodzi mi o to, żeby, nie wiem, wszyscy Polacy mieli takie same odczucia, ale żeby przynajmniej większość uważała, że te wartości, które my jako Polacy reprezentujemy, są właściwe i one dają nam też takie poczucie też i dumy, i zadowolenia, i no, tej wiary, że żyjąc w pewnych normach czy moralnych, naprawdę łatwiej jest żyć. Nie wiem, ja może mówię takie kwestie, które no, jeszcze nie jestem człowiekiem w sile wieku, ale rzeczywiście ja myślę, że te wartości są nam potrzebne. Są nam potrzebne i no, trzeba je propagować również w Europie. No, ja jestem zdania, że to, w co ja wierzę, to nie tylko jest moja prywatna sprawa, ale również to jest sprawa, którą powinienem poruszać na forum może takim publicznym, takim forum lokalnym. To jest po prostu moja wiara. To jest tak jak w Stanach Zjednoczonych. Tam nikt nie wstydzi się swojej wiary. Ja myślę, żeby ten system również no, obowiązywał w Europie. Gdy pytasz mnie, czym ojczyzna jest, odpowiem, czyś chociaż raz chodził po rynku w Krakowie, czyś widział wawę, komnaty, krużganki, miejsca, gdzie przeszłość dodaje ci sił. Z tej historii wielkiej dumy, z władzy mocnej i rozumnej, czerpiesz dzisiaj wiarę w kraju dobry los. Króla dzwon, co kraj przenika, mowa skargi, wzrok Stańczyka, przeszłość wielka wzniosła, to ojczyzna twa, to ojczyzna twa. Jest jeszcze coś, co ten kraj różni od innych, w uszach ci brzmi od najmłodszych lat dziecinnych, wypełnia place, ulice i domy, znajomy zgiełk, twoja mowa, co lśni pięknem wierszy Mickiewicza, powieściami Sienkiewicza, z tej mowy jak ze źródła czerpiesz siłę swą. Mądre bajki Krasickiego, poematy Słowackiego, przeżyć twych bogactwo, to ojczyzna twa, to ojczyzna twa. I dzisiaj ty żyjesz w kraju tak kurwa mać, no zobacz, no ten dziad śpiewa, no Jezus Maria, no daj spokój. Przez tego Grechutę takie żydostwo przemawia, że to nawet, ja nie wiem, przecież to jest z Krakowa, to jest, mówią wszyscy, że to jest... Nikt nie lubi Grechuty, w ogóle bez melodii, bez muzyki. Nie, kraj, kraj, gada. Co to jest? Ni do tańczenia, ni do śpiewania, ani melodii. Nie ma nic, no nie da się tego słuchać. Już na wstępie można podkreślić, że nauczanie Pana Jezusa, a potem apostołów, okropne, wniosło okropne, inne, nowe spojrzenie na kobiety w społeczeństwie, jak również w kulcie religijnym.
w tej Warszawie, to takie dziady za siebie przed poszerzyńskiej lata i nie przyciąganie to upodobanie głęboki i różnorodny instynkt, który łączy kobiety z życiem. Czyż nie wolno sądzić, że wiara w Jezusa Chrystusa nie jest tylko i nie przede wszystkim rodzajem idei i przekonań? Jest ona o wiele bardziej życiem i to w najbogatszym tego słowa znaczeniu. Maryja, Marta i inne kobiety, które spotkały Jezusa, zostały przedstawione jako przyjmujące z nieukrywalną radością orędzie ewangeliczne. Dużo nowego i cennego światła rzucił na to zagadnienie Ojciec Święty. Będzie Pawłowicz.